Podczas drugiego konwoju humanitarnego towarzyszy nam ksiądz Waldemar Pawelec, który od wielu lat pracuje w Kijowie. W czasie oblężenia miasta pełnił dyżur w katolickim radiu, z którego nie wychodził przez kilka najtrudniejszych dni. Mimo ogromnego zagrożenia nie zdecydował się na wyjazd z kraju. Dzisiaj może opowiedzieć nam, co się wtedy działo. Kijowskie metro. Tutaj się odbywały koncerty w czasie oblężenia Kijowa. I to jest jedno z najniżej położonych metrów. Jedzie się w górę dwa razy po takich schodach ruchomych. Niestety bardzo ciężko tu w Kijowie jest nagrywać cokolwiek, dlatego że ludzie są bardzo uczuleni na punkcie nagrywania. Poza tym wojsko wszędzie chodzi i też nie pozwalają nagrywać. To z tego powodu, że wśród ludzi, którzy tu mieszkali, wcześniej było bardzo dużo dywersji. No i sami Ukraińcy zaznaczali na blokach miejsca, opisywali je farbami, gdzie mają strzelać Rosjanie, i to potem ci rosyjskie wojska wykorzystywały. Oni to robili za pieniądze zwyczajnie, więc hrywien płacą za Rosjanie, czy wtedy płacili za informację, w jaki obiekt należy uderzyć. I dlatego każde nagrywanie jest tutaj tak postrzegane jako potencjalne zbieranie informacji dla Rosjan. I oni tego nie pozwalają poza wyjątkowymi miejscami i przez to nie mogliśmy nagrać ambasady polskiej na Ukrainie. To jest takie symboliczne miejsce się stało, bo kiedy ruszyła cała akcja wojenna na Kijów, to jedyną ambasadą działającą była właśnie polska ambasada i nuncjatura apostolska. Więc zapisaliśmy się w historii Ukrainy chlubnie. A tutaj na takim jednym z placów jest wystawiona technika wojskowa zniszczona. Jechaliśmy tą drogą, gdzie były walki toczone, północno-wschodniej części, części Kijowa, i tam takie popalone czołgi stały jeszcze przy drodze. No tutaj część z tego sprzętu została przywieziona dla ludzi, żeby mogli zobaczyć. No naprawdę to trochę jak się weźmie do ręki kawałek takiego metalu, poczuje się, że to jest straszna waga, i wyobrazić sobie, że coś takiego leci w twoją stronę, to zmienia trochę wyobrażenie. Najtrudniejszy moment w Kijowie? Pierwsze 3 tygodnie tak naprawdę tutaj tego, co się działo. Najtrudniejsza noc to była noc soboty na niedzielę, 26 do 27 lutego. Dlaczego? To był akurat moment taki bardzo krytyczny w tej walce o Kijów. Bo praktycznie wtedy już po południu 26 w sobotę po północnych rejonach Kijowa jeździły rosyjskie czołgi. Tak naprawdę kolumna tych czołgów wozów umacerzonych była zatrzymana na prospekcie Perymowy w Kijowie wieczorem z soboty na niedzielę w nocy. Oni byli bardzo blisko do centrum miasta już tak naprawdę. No, ale dzięki obronie terytorialnej, dzięki dobrej organizacji, dzięki naprawdę obronie Kijowa mocnej, bo to był Kijów był twierdzą. Lutym przez połowę marca. Teraz możemy sobie spokojnie chodzić po ulicach i o tym mówić. 14 tysięcy ludzi, którzy zginęli w czasie wojny. To jest parafianie z Dubysz. On zginął w sierpniu, a we wrześniu, chyba 15 września, urodziło mu się córeczka, która ma na imię Witalina. Mama nadała imię, jakby po ojcu. Wojna się na Ukrainie rozpoczęła w marcu 2014 roku, a nie 24 lutego. Taki 2022, żeby to było jasne. Wszystkim, którzy jeszcze nie są tego świadomi. Się kończy na 21 lipca 2020 roku, czyli jeszcze prawie 2 lata. Czekają ściany, żeby przygotować. Krwawe sceny na ukraińskich ulicach nie zaczęły się od wojny. Byliśmy w miejscu, gdzie odbył się tak zwany Czarny Czwartek, gdzie podczas Majdanu 20 lutego 2014 roku od kul snajperskich zginęło 75 osób demonstrujących przeciwko decyzjom prezydenta Janukowycza. Pod mostem zaczęły się pierwsze strzelaniny i do góry. Oni biegli pod górę i tam najwięcej ludzi tak naprawdę zginęło. To byli studenci? To byli różni ludzie, to byli studenci, to byli ludzie w średnim, byli różni ludzie, tak, z całej Ukrainy praktycznie przyjechali. No i tak naprawdę ci ludzie byli rozstrzeliwani na oczach kamer całego świata tutaj. Wszyscy na to mogli patrzeć w reżimie online, jak ludzie giną tutaj. Po ulicy Instytuckiej krew się lała. Po krew. Dobra. Nie można wnosić picia? Wejdź.
Ukrainie jestem po raz trzeci. Wcześniej byłem z Maćkiem w Odessie, raz w Lwowie, teraz po raz trzeci przyjechaliśmy do Kijowa. Najbardziej mi się podoba w tej trudnej sytuacji to jednak to, że Ukraińcy są bardzo odważnymi ludźmi i nie poddają się. Ta wola walki jest piękna. A tak na marginesie dodam wam tylko, że tutaj ja sobie montuję jakiś kolejny film, a przed chwilą tu były syreny, wyły. I nic na szczęście nie przyleciało. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa Irpień. To są obrzeże Kijowa. Tutaj się działy ciężkie walki. Jak się jedzie do tego miejsca, to jest mnóstwo samochodów jeszcze wojskowych, różnych takich dużych, które są po prostu poniszczone. Czego oni musieli strzelać? Jesteśmy w Buczy i to jest, często się to pokazuje jako wioska, ale to jest jednak miasteczko, w którym te mordy nastąpiły, tu jest trochę takich zniszczeń, jak widzicie. I samo miasto teraz normalnie funkcjonuje, tutaj ludzie już normalnie funkcjonują, normalnie żyją. Mówi się o masowych grobach, ale też na miejscu się tu dowiedzieliśmy, że tam było więcej takich nieprzyjemnych rzeczy, na przykład 26 kobiet, które zostały zgwałcone. Te kobiety leżały później ze związanymi rękoma wzdłuż, obok siebie, a oni jeździli po nich ciężarówkami. Mieszkańców, który tutaj mieszka, powiedział nam, że to mogiła, gdzie te 300 osób zamordowali, to jest wokół tutaj przy cerkwi. Dlaczego to się stało? To nam wytłumaczyli w Kijowie dopiero, że ci żołnierze, którzy jechali do Kijowa, oni byli naprawdę, ruscy żołnierze, rosyjscy, byli przekonani, że oni szybko zajmą ten Kijów i mieli później czołgi, w których, które przejęli, czy wozy opancerzone, okazało się, że oni mieli przygotowane galowe ubrania i racje żywnościowe na 3 dni, więc byli przekonani, że po prostu szybko zajmą i będzie faktycznie ta parada, o której się tak mówiło. Natomiast Kijów okazał się oblężoną twierdzą, że ludzie byli tak, ci, którzy zostali w mieście, tak mocno przygotowani, że wszyscy robili, podobno wszyscy, że to nie jest przesadzone, koktajle Mołotowa, i jak jechały czołgi czy wozy opancerzone, to ludzie z bloków rzucali na nich. I ci żołnierze byli w wielkim szoku, potem musieli się wycofać. I jak się wycofywali, to właśnie tędy, przez Buczę przechodzili i się mścili. I tutaj właśnie oni niestety odreagowali tą wielką porażkę, którą przenieśli. Przeżyli. To jest to miejsce, gdzie jest pochowanych 300 ciał wcześniej zamordowanych. Kofi Annan, laureat pokojowej Nagrody Nobla, miał kiedyś powiedzieć, że pokój na świecie zależy od pokoju w naszych rodzinach,
i naszych sercach. Wojna nie jest bezosobowa. Decyzje o strzelaniu i zabijaniu podejmują konkretni ludzie. Takich decyzji nie można podjąć z dnia na dzień. Do takich decyzji trzeba przygotować swoje serce. Ten ktoś, kto był w stanie zdecydować o napaści, ten ktoś, kto zdecydował o strzeleniu w głowę człowieka, był kiedyś małym chłopcem, później młodym mężczyzną, który podejmował małe decyzje. Małe decyzje, które formowały jego serce, aż w końcu był gotów. Każda decyzja jest krokiem w konkretnym kierunku. Do czego prowadzą twoje małe decyzje? W którą stronę zmierzasz? Od powietrza, ognia, głodu, wojny i chorych serc wybaw nas, Panie.